Witam Was, moi drodzy widzowie. Dzisiaj w kolejnym odcinku mam teraz Wam do pokazania coś innego. Mianowicie, znajduję się, jak może większość z Was wie, w ekipie Riders of the Storm, która należy do FSB. FSB jest to formacja szturmowo-bojowa, czyli zrzeszenie kilku ekip, w tym Riders of the Storm i paru innych, których nie będę tutaj nazwy wymieniał, bo nie jest to nam zupełnie do niczego potrzebne. Czym jest grupa Riders of the Storm? Riders of the Storm nie jest to ekipa, która pokazuje tylko akcje czy strzelanki. Robimy też różne recenzje. Tutaj jak widzicie, testy saperek, to jest survival kit zmontowany przez jednego z członków. Tutaj mieliśmy test na przykład piły żółkowej. Jak widać. Znaczy strunowy, przepraszam. Tutaj test noża, jak wygląda nóż taki, powiedzmy, typowy rębak. Różne najróżniejsze recenzje tutaj, krzesiwo. Tutaj jak widzicie, są zdjęcia z szkolenia Mounta i CQB na Żukowie. Różne, najróżniejsze szkolenia. Mamy też różne posty. Wszystko to zdjęcia są robione lub albo przez nas, albo przez fotografów, którzy robią zdjęcia na imprezie. Wy macie piękne moje zdjęcie na imprezie charytatywnej. Prowadzimy cały czas rekrutację, więc jeżeli chcecie, to po prostu odezwijcie się do tej strony. Idzie oczywiście do niej napisać, ale tutaj nie mogę, ponieważ nie jestem zalogowany na Facebooka aktualnie. Chciałem Wam to pokazać, ponieważ moim zdaniem ekipa nie jest jakaś słaba, jest godna uwagi, ponieważ robimy wszystko. Testy jedzenia robiliśmy dość późną jesienią, padał śnieg. Testy okularów lub gogli, testy saperek, noży, różne strzelanki, treningi. Jeżeli ktoś chciałby dołączyć do naszej ekipy, tak jak mówię, proszę o kontakt. Zajmujemy się airsoftem tylko w województwie pomorskim, w okolicach Gdyni, tak to można ująć. Czyli Gdynia, Gdańsk, Sopot i okolice. Więc zapraszam, jeżeli ktoś by chciał współpracować, to na pewno damy takiej osobie szansę, bo nie ma osoby, która u nas szansy nie dostała. Jest to coś godnego uwagi dla osób, które nie tylko chcą się bawić w ASG i strzelać, ale też chcą chodzić na różne wypady, nocować w lesie, robić ogniska, siedzieć przy ogniskach. Często robiliśmy sobie ogniska tylko po to, żeby przyjść, zjeść coś ciepłego z ogniska. Robiliśmy różne szkolenia na różnych dziwnych płaszczyznach. Nigdy nie było u nas żadnej nudy. Także myślę, że jeżeli ktoś chce, poszukuje emocji i jest pewien, że wytrzyma wszystko, bo u nas jeszcze nikt nie powiedział, że jest mu zimno, mokro i że chce do domu, to zapraszamy do tej ekipy, proszę się zgłosić. Na pewno pojawi się wiele jeszcze filmów związanych z tą ekipą, ponieważ nie jestem, więc nie współpracuję z tymi ludźmi, ale zapraszam mimo wszystko do kontaktu, jeżeli ktoś chce spróbować, i do polubienia tej strony. Dlaczego polubienia? Ponieważ jeżeli ty i jeszcze twój kolega i twój następny kolega polubicie tą stronę, to posty, które na niej się pokażą, nie pokażą się tylko tobie na tablicy, ale też twojemu koledze i koledze twojemu kolegi. I będzie można u nas więcej usłyszeć. Nie zarabiamy na tym, nie da się chyba zarobić na samych lajkach na stronie, więc polecam polajkować. Tylko dlatego, że chcielibyśmy naprawdę rozwinąć trochę ekipę i szukamy naprawdę ludzi, którzy
chcą z nami współpracować, więc każda, każdy like jest to dla nas tak naprawdę kolejny punkt w rekrutacji do naszej grupy i można też poczytać różne ciekawe artykuły. Tutaj mieliśmy na przykład nieudany test krzesiwa, więc można też to sobie obejrzeć, zobaczyć jak to działa. Są naprawdę zdjęcia moim zdaniem ładne. Nie będę się chwalił, ale ja je robię. Tak jak widzicie, naprawdę wszystko ładnie widać. Więc jeżeli ktoś chce, zapraszam do odezwania się i zachęcam do łapkowania tej strony. Każda łapka naprawdę nam pomoże, także dziękuję za uwagę. Pewnie jeszcze usłyszycie o nas nieraz. I pewnie jeszcze raz na tym kanale pojawią się wspominki o tej grupie. Także zapraszam, a w tej chwili ja się z wami żegnam, także siema, nara.